do tego, aby ten budżet został wzbogacony właśnie o pomysły mieszkańców miasta, jest bardzo ważny. Dlatego przepraszam bardzo w imieniu pana prezydenta, być może jeszcze zdąży z tego spotkania tutaj przyjechać, ale serdecznie państwu dziękuję i gratuluję za to, że wzięliście udział w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Chciałbym powitać wśród nas panią Iwonę Szkolbińską, sekretarz miasta, ale również przewodniczącą zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, panią, która przypadła w 2017 roku. Projektów złożonych w tej edycji było 20, przy czym jeden wnioskodawca wycofał projekt, zostało 19 projektów i szczęśliwie po ocenie formalno-prawnej, po ocenie merytorycznej wydziału, 13 projektów, które łącznie stanowią ponad 3 159 000 zł. Łącznie suma, ta szacunkowa wartości tych zadań i pomysłów, właśnie to państwo reprezentują. A limit, który od dwóch lat obowiązuje, został zwiększony w stosunku do reszty. Zapytam pan pani do opieki chłopackiej, która jest nieobecna, ponieważ jest na wyjeździe służbowym, tak? Ja nazywam się Urszula Krzak i jestem kierownikiem administracyjno-gospodarczym i moja koleżanka Wioleta Góry jest kierownikiem szkolnego stoiska młodzieżowego w Świnoujściu. Chciałabym powiedzieć, że panie tutaj reprezentują pomysł, projekt modernizacja węzłów sanitarnych. Przepraszam. Maria Korbana z Łącznią reprezentuje projekt numer 2. Odnośnie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. I myślę, że ta formuła przekazywania mikrofonu będzie lepsza niż cofanie z powrotem, więc projekt numer 9 to pani wnioskodawczyni, pani Justyna Szabrecka. Bardzo proszę o przedstawienie tytułu projektu. Dzień dobry, nazywam się Justyna Szabrecka i wspólnie z panią prezes Szpitala Narodowego Kongolewską jesteśmy tutaj w ramach projektu numer 9. Dzień dobry, nazywam się Filip Nawój. Ja zgłosiłem projekt Water Sports Tour, który ma na celu propagowanie Świnoujścia jako przyszłościowe miejsce do uprawiania sportów wodnych. W momencie, gdy stanie się krzywdę jakiejś osobie na mieście, było na tyle dużo osób, zarówno młodych, jak i starszych, przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, że czas, jaki jest potrzebny na oczekiwanie na przyjazd pogotowia, nie był czasem, w którym nikt nie udzieli takiej pomocy, tylko żeby osoby, które potrafią udzielić tej pomocy, mogły być popromowane, dzieci mogły brać, i młodzież, i dorośli mogli brać udział w różnych sportach, m.in. koszykówka, siatkówka, piłka nożna, pływanie. W związku z tym, że w trakcie projektu zaprosiliśmy do udziału trenerów, zawodników z Polski i zagranicy, był to bardzo fajny czas, kiedy doświadczeniami takimi sportowymi można było zarazić takich młodszych.